Wspólne posiedzenie Komisji Rady w dniu 20 października 2015 roku. Sądu Rozwoju Społecznego, przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku. Na podstawie obecności i listy obecności stwierdzam prawomocność naszego posiedzenia, bo na 15.14 obecnych radnych. Witam serdecznie pana wójta, pana wicewójta, pana sekretarza, pracowników Urzędu Gminy, niektórych resortów i witam serdecznie zaproszonych prezesów RKS-u z terenu naszej gminy i wszystkich członków komisji. Proszę państwa, czy ktoś do proponowanego porządku ma jakieś uwagi? Nie widzę, dziękuję. Punkt pierwszy naszego porządku posiedzenia to jest omówienie działalności statutowo-finansowej Ludowych Klubów Sportowych funkcjonujących na terenie gminy Porąbka. Tutaj są zaproszeni właśnie prezesi. Dostaliśmy materiały, proszę państwa, dostaliśmy takie sprawozdanie finansowe za to 2014 rok. Jakie były nakłady na poszczególne, RKS, na cztery, które posiadamy w naszej gminie. I dostaliśmy od prezesów sprawozdania z działalności. Proszę bardzo, czy ktoś z państwa w tej materii ma jakieś zapytania? Są prezesy, którzy odpowiedzą. Chciałem zaznaczyć, że dzwonił pan Tomiczek, prezes RKS-u z Bujakowa i prosił o usprawiedliwienie, że go nie będzie. Teraz mi tutaj pani Asia przekazała. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania, nasuwają się odnośnie działalności RKS-u? Proszę pani. Ja mam pytanie, państwo pozwolą na się dobrze. Proszę. Odnośnie kontroli RIO, jest protokół, są zalecenia pokontrolne. Jak wygląda teraz sprawa rozwiązania tych rzeczy, które RIO powiedziało, że trzeba inaczej uregulować? Czy coś się stało, coś się zmieniło od czasu wystąpień pokontrolnych do teraz? Znaczy, jeżeli chodzi o kontrolę RIO, to tam nie było dużo rzeczy, które tam RIO zabolało. Chodziło tylko, że wojska sportowe wraz z pawilonami sportowymi będą ogólnodostępne, tak żeśmy odpowiedzieli dla RIO, dla mieszkańców terenu gminy. To też koszty ich utrzymania samorząd, a one będą użyczane na czas imprez sportowych klubom sportowym. RIO nie odniosło się do tego, znaczy nie zanegowało tej odpowiedzi, także no myślę, że to chyba jest w porządku. Proszę. Czyli mam rozumieć, że teraz kluby sportowe nie mają użyczenia budynków ani terenów sportowych? Znaczy mają użyczane tylko na czas imprez sportowych. Spania imprez sportowych. Rozumiem. Czyli w tym momencie każdy może sobie użyczyć również na inne formy, tak? I opłaca wtedy to wszystko do gminy, tak? Rozumiem. To znaczy, no, oczywiście, że tak. To jest ogólnodostępne. To jest, rzadko się to odbywa na inne tematy, ale czasami odbywało się tak, że ktoś tam wypożyczał obiekt sportowy do jakichś swoich celów imprezowych, no i wnosił opłatę na rzecz gminy. Proszę. Ja mam teraz pytanie, kto płaci ile? Rozumiem, że gmina, tak? Tak. Gmina. Są to nasze budynki. No i umowy, jeśli chodzi o media, są spisane wiadomo z gminą i my pokrywamy. Ja rozumiem, że nie będzie już pokrywania mediów na przykład 53 tysiące, bo jeżeli AKS-y tylko wypuszczają na zasadzie rozgrywek, no to wtedy chyba jakby tutaj koszty pokrywania mediów według kodeksu cywilnego spoczywają na RKS-ach, czyli na stowarzyszeniach. To jest kwestia wysokości tych kosztów mediów, to zależy od wielkości obiektu. Bo akurat ten obiekt, o którym pani mówi, to jest obiekt potężny. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, że obiekt będzie używany tylko na czas trwania imprez sportowych, bo ja współczuję tym sportowcom, że oni się tam rozbierali.
czy cokolwiek robili, jakieś urządzali zawody sportowe w zimnej hali. No, trzeba to utrzymywać w ten sposób, żeby to mogło być funkcjonalne i żeby to mogło działać, bo inaczej to co? To włączymy ogrzewanie, zanim się to ogrzeje, to trzeba będzie jeszcze 3 dni czekać, a zawody się skończą. Tam nie tylko RKS, bo i mieszkańcy, i dzieci, i wszystko. No. Proszę, pan jeszcze, proszę. To jest RKS, nie? Proszę, pani Marty, jak się nazywa? Rozumiem, że to zorganizowanie wydatkowania środków publicznych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w taki sposób, aby finansować bezpośrednio z budżetu gminy zadań realizowanych przez kluby sportowe, z uwzględnieniem jest to prawne, jest w ten sposób omijane, tak? Ja nie wiem, czy jest omijane. To jest pani twierdzenie, że to jest omijane. Myśmy taką odpowiedź posłali do LIO i LIO się nie odniosła do tego w żaden sposób negatywnie. No tak, no bo ja pytam pana o to, jak zostało zorganizowane, to co LIO sformułowało we wniosku, panie wójcie. Także w tym momencie ja nie rozumiem tej sytuacji. Czyli RKS-u w ogóle nie ma, tak? Na terenie RKS-u, czyli kiedy nie ma rozgrzewek, RKS-ów nie ma. Bo one mają tylko użyczone budynki wtedy, kiedy mają rozgrywki. No i treningi przecież. Trenują. I treningi. No to. Czyli cały czas. To czy jest pytanie jedno, czy RKS-y to są tylko dorośli zawodnicy, czy dzieci? Bo jak czytamy te analizy tutaj, to są dzieci. Widzimy, że jest bardzo, bardzo dużo dzieci, a dzieci, o dzieci musimy wszyscy dbać, również urząd. Przecież my na przykład też wiem, jak szkoła w Czańcu, ja podam przykład sali gimnastycznej, pani jest z Czańca. Na okrągło sala jest wynajmowana, tak samo na RKS-ie jest wynajmowana i nikt nie płaci za to. I dyrektorzy też ponoszą koszty ogrzewania sali, ogrzewania wody, oświetlenia, no bo przecież nikt nie wyłączy na sobotę, niedzielę sali, czy tam na popołudniu, czy tak samo na stadionie. Przecież to jest nieekonomiczne. Kościoły nawet grzejemy, księża grzeją, żeby było ciepło. To ja mam pytanie. Są inne stowarzyszenia, które również chciałyby ewentualnie zająć się wolontariacką formą, czyli propublikową, no, na przykład organizacji jakichś zajęć dla dzieci, młodzieży z terenów innych. Do kogo mają się udać, żeby użyczono im terenu boiska bądź terenu stadionu? Bo też rodzice pytają. Najpierw do nas, a później my skierujemy do biura gospodarzowi, tak po to, żeby ewentualnie uzgodnić szczegóły, no i wkomponować to, co się dzieje na tym obiekcie, wolne terminy, żeby mogli działać. Nikomu nie zabraniamy wolontariatu i działania na rzecz na przykład młodzieży. Wręcz odwrotnie, jesteśmy za. Dobrze, panie wójcie, w takim razie rozumiem, że te 500 tysięcy, które wydajemy na RKS, na wspomaganie RKS-u, to równie dobrze w pewnych proporcjach inne organizacje społeczne będą mogły liczyć na finansowanie gminy, ponieważ to wiem, że teraz będzie już przystępować do planu współpracy z organizacjami pozarządowymi. No, gdzieś mi się rozmywa troszeczkę tutaj to finansowanie 500 tysięcy, a inne osoby, gdybyśmy tak policzyli, no to nie wiem, czy tam się znajdzie nawet 50 tysięcy. Znaczy, może się rozmywa, ale jak pani policzy liczbę dzieci, młodzieży, które chodzą do klubu sportowego, to, dla kogo organizujemy jakieś dodatkowe zajęcia, to myślę, że proporcja nawet z prostej matematyki wyjdzie, że to mniej więcej będzie, wychodzimy na to samo. Dziękuję. No proszę państwa, może ja sobie teraz pozwolę głos udzielić, bo to jest, jak czytamy sprawozdania prezesu, proszę państwa, każdy LKF od 80 do 100 członków ma zawodników. I to mamy żaki, tramkarze, młodziki. Mamy 3 grupy w większości LKS-ów, dzieci i młodzież, proszę państwa. To co pan mówi tutaj powiedział. I to proszę państwa, też myśmy powinni cieszyć, że ta młodzież ma zajęcia, że oni nie widzą, jak obserwujemy niektórzy tu podmost, za dom kultury, co sobie robią. Wiemy w jakim celu. Bo wiemy, że w tej chwili są takie czasy, że ta młodzież coraz to trudniejsza jest. Ja to widzę, bo pracuję z młodzieżą. I to się naprawdę cieszy, bo przeważnie z seniorów w takim klubie to mamy od 20 do 25, chyba się nie wiem, pytam prezes, prawda? A resztę z tej setki od 80, jak i 3 do 100 mamy tych
różnych rodzajów, rodzajach piłkarzy. O samych piłkarzy mówię, jeszcze inne sekcje mają niektóre LKS. To proszę Państwa, zobaczcie ze mną, to naprawdę to jest wielki plus, że ta młodzież ma zajęcia. Ja obserwuję, bo w domu widzę, z balkonu widzę na stadionie. Bo codziennie jest obłożenie i trenują i naprawdę, naprawdę to, moim zdaniem, to naprawdę to jest wielkim plusem. Bo mamy przykład naszego milenium, ile było członków milenium w naszym klubie parafialnym, a wiemy, że ilość członków obniżyła się bardzo. Nie wiem, jaki powód. Bo jeszcze raz utrzymuję się przy twierdzeniu, że naprawdę mamy trudną, coraz trudniejszą młodzież. Nie można uogólniać. Tutaj są pedagodzy, to się zgadzą, rozumieją. Nie możemy uogólniać, że wszystka młodzież jest trudna, ale naprawdę. Takie jest moje osobiste zdanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma? Proszę pan ja radny. Tylko chciałem dodać, że to, co mówił przewodniczący, chodzi o co? Chodzi mi o to, że ta młodzież no, jest otyła i to nie ma co. Jest taki świat, że po prostu dowa internetu, telefonii komórkowej i im się nic nie chce, nie? I uważam, że my powinniśmy stać murem i jak to się mówi, dwoma rękami bronić tego, żeby stworzyć im jak najlepsze warunki. I to trudno. Ja uważam, że jakie koszty trzeba było ponieść, to jeżeli chodzi o dzierżawców, to jak to z tego co zrozumiałem, to no to dzierżawca nie jest w stanie udźwignąć tych kosztów, nie? Bo tu mówimy o dzieciach, które po prostu nie mają tych pieniędzy. Nie? Dziękuję bardzo. Pan Adam Kielarski. Ja tylko tak dodam, że ja się z wszystkimi poprzednikami zgadzam. Znaczy, praca z dziećmi jest nie do przecenienia, z młodzieżą. Zajęcie ich wolnego czasu w formie zajęć ruchowych również jest nie do przecenienia i nie do wycenienia. Ale z trzeciej strony, proszę Państwa, nakłady, jakie ponosimy z budżetu gminy na sport, na terenie gminy, są w stosunku do nakładów ponoszonych przez jednostki samorządowe w sąsiedztwie odpowiednio większe. Więc kwestia przejrzystości wydatkowania tych pieniędzy no chyba nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Ja tu nie słyszę głosu, który byłby przeciwko LKS-om. Ja jestem również za, jak najbardziej. Bo mamy sprawozdania. W większości LKS-ów bardzo szczegółowe, za co bardzo panom prezesom dziękuję, bo z przyjemnością można je było przeczytać. No i może tyle. Dziękuję. Proszę Pani Anna. Ja tak nawiązując do słów mojego poprzednika, chciałam również podziękować prezesom, w ogóle całemu sztabowi, który zadaje sobie tyle trudu, aby sprostać wymaganiom dzisiejszych czasów. Co znaczy? Wiadomą rzeczą jest, że dzieci przychodzą w jakiś sposób przygotowane ogólnie ze szkoły, no bo podstawa programowa właśnie nakazuje przygotowanie ogólne. Tu idąc do klubu, to dziecko może być już, powiedziałabym, prowadzone szczegółowo. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, bo niejednokrotnie widziałam, słyszałam relacje. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że tymi dziećmi zajmuje się sztab bardzo wykwalifikowanych ludzi. Niezmiernie miło mi było przeczytać, że w Czańcu pracuje trener, który ma akceptację UEFA. No proszę Państwa. To w takich naszych miejscowościach małych ludzie z takimi wielkimi kwalifikacjami, to jest naprawdę bardzo dużo. Proszę Państwa, to nie chodzi tylko o to, że idzie i uprawia sport. Nie, tu trzeba zadać sobie pytanie, ja muszę z czegoś zrezygnować, a konto czegoś. Ja muszę nauczyć się usystematyzować te zajęcia, bo tu muszę odrobić zadanie, tu chcę iść na trening i muszę iść na trening, a tu jeszcze może być w domu jeszcze jakieś dodatkowe po prostu zajęcia, które bardzo lubię. Czyli to też dzieci jak gdyby tak no, zmusza do narzucenia sobie takiego porządku. Poza tym spotyka się młodzież z różnych szkół, z różnych regionów. Przecież to jest integracja. Przecież to jest integracja. I naprawdę wielkie brawo i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana. Się właśnie tego, że to przede wszystkim integracja też, ale przede wszystkim wielka promocja dla gminy z tego względu, że tak jak na przykład LKS Czańsk, to różne duże kluby do nas przyjeżdżają. O Czańsku się słyszy. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, no niekoniecznie zgodzę się też z tym, że inne urzędy mniej w mniejszym stopniu finansowym, z tego względu, że można porównać na przykład taki Andrychów do naszego urzędu, jakie tam są nakłady na klub sportowe. Z drugiej strony
trzeba się zastanowić też nad tym, żeby może ograniczyć te koszty z tym, żeby ten stadion na przykład w jakiś sposób zagospodarować. Dużo mówimy o przedszkolu na stadionie w Czańcu. Można też w tym kierunku zacząć działać i wtedy i stadion byłby, budynek byłby wykorzystany i jakoś byłoby to równomiernie wszystko rozłożone. Dziękuję. No nawiązując jeszcze do słów tutaj kolegi, no bo proszę Państwa, bo na przykład, jak tutaj Pan Radny Filarski stwierdził, prawda, no my mamy niestety, no niestety, albo inaczej to ująć, w naszej gminie cztery sołectwa. Na przykład taka gmina Kozy ma jeden LKS, jak mam rozeznać. Gmina Czerniów ma tylko dwa LKS-y między Brodzie Bielskiej i Czerniów. A my mamy cztery. Mamy cztery sołectwa. I to jest inny problem z LKS-ami, ale jest podobnie z innymi organizacjami, prawda? Na przykład duża gmina Kozy biorąc ma do utrzymania jedną kultury, jedną straż. No to też trzeba brać pod uwagę. Tak rozmawiamy. No to oczywiście każdy ma prawo swojego. Jest trochę więcej. Swojej uwagi. To miasto, no. A w Wilamowicach jest jeszcze więcej. No w Wilamowicach tak. Prawda? No. Nie ma tutaj, wydaje mi się, że celem tej komisji nie jest przerzucanie się kwotami, bo nie o to chodzi. Wydaje mi się, że większość z tu obecnych radnych, o ile nie wszyscy, akceptują ten poziom wydatków, a mowa tylko o przejrzystości wydawania tych pieniędzy, niczym więcej. Co absolutnie nie ujmuje tego, co zostało powiedziane przez panią radną Kulać i wcześniejszych ministrów, że wszystkim prezesom należy się ukłon i podziękowanie za całość pracy, którą wkładają. A jest to praca często niewdzięczna, bo ludzie nie widzą tego, ile wymaga to od nich trudu, tylko widzą to, że czasem coś się nie uda, albo jakieś potknięcie nastąpi, albo nie spełniają ich oczekiwań, prawda? Dziękuję bardzo. Panie Radny, proszę. Ja mam takie pytanie. No stoimy u progu budżetu, nowego tworzenia nowego budżetu. Więc powiem się do pani celniki, żeby przyszłościowo rozpracowała, bardzo panią proszę, jak kwalifikują się te dzieci, bo w 2017 roku chyba 3-latki muszą pójść już do przedszkola. Żeby mieć rozeznanie, czy nam starczy tych miejsc przedszkola, no moje zdanie nie. Więc co robić na stadionie, założyć w budżecie na projekt, iść małymi krokami robić, żebyśmy mieli te dzieci w naszej gminie, bo ponad 70 dzieci jest poza gminą. Nie mówię, że wszystkie wrócą do tego, bo ktoś jedzie do pracy i bierze dziecko ze sobą. I może to być okus, to kręczy gdziekolwiek, nie? I zagospodarować ten czas, nie będzie tak kolał na oczy i mówię. A czasem, moim zdaniem, nie wszystko się mierzy na pieniądze, bo zdrowie jest najważniejsze. Tyle jest skoliozy, tyle wszystkiego u dzieci. Przecież to jest długotrwałe leżenie takiego dziecka. A jak się to dziecko wyszaleje, a nie patrzy na komputer, to już jest plus, że to się przelicza wszystko na pieniądze. Przecież nie możemy tych maluchów, jak jest ponad wspólne maluchów, gdzie na przykład trener za szczelenie słupek bramki daje czekoladę, to wiecie, jaka to jest satysfakcja? Wiecie, jaka to jest pochwała dla dziecka? A to rodzic w domu ma za zadowolenie. Więc ja uważam, że może iść w tym kierunku. Więc bardzo proszę pani celnika, żeby to płaczyła i do pani skarbnik się przychylał, żeby jakoś poszkodował i do radnych tak samo. Proszę, to można pani radna. Proszę, oczywiście, przepraszam, my na końcu. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do tutaj ministra prezesów, czy w jaki sposób rozpoznawane są potrzeby społeczności lokalnej? Czy są jakieś takie działania prowadzone w kierunku właśnie wychodzenia naprzeciw naszym mieszkańcom i rozpoznawania ich potrzeb, czyli czego oczekują od LKS-ów? To jest jedno, a jest to związane między innymi też z kolejnym moim pytaniem, ponieważ na terenie gminy mamy dbamy o rozwój kultury fizycznej, wiadomo, szybka, siatkowa i tak dalej. Natomiast te problemy, które tutaj wymienili Państwo radni również, związane z tymi chorobami cywilizacyjnymi, dotykają niestety nasze dzieci i nie ma w ogóle możliwości gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, proszę Państwa. Mieszkańcy naszej gminy wożą dzieci do okolicznych miejscowości, czasami daleko, również do Bielska. Problem wszelkiego rodzaju wad postawy jest po prostu porażający. No, chyba nie muszę tutaj rozwijać, bo wszyscy wiemy, ile czasu dzieci spędzają przed komputerem, przed telewizorem, ucząc się i tak dalej. Chyba naprawdę niewiele dzieci nie ma problemu z wadami postawy. Ja myślę, że no, też byłoby bardzo, bardzo wskazane, żeby na terenie gminy jednak odbywały się takie zajęcia, byłoby to na pewno wyjście naprzeciw potrzebom społeczeństwa i ulżenie rodzicom, którzy dbając o zdrowie swoich dzieci, no, tworzą je daleko, płacą duże pieniądze.
Myślę, że są w stanie również płacić pieniądze, ale dobrze byłoby, gdyby to było na terenie gminy. Ja bardzo proszę o rozpatrzenie tego i tutaj ewentualnie odpowiedź na rozpoznawanie tych potrzeb. Czy jest w ogóle taka działalność prowadzona, czy po prostu wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ktoś jest zainteresowany jakąś formą działalności czy aktywności fizycznej i przychodzi z propozycją. Czy ukraińcy wychodzą z jakąś tam inicjatywą do mieszkańców? Dziękuję. Proszę bardzo, może tu jest bardzo sobie powiem. Ja nie już prezes, ale ze względu na to, że nie mogę zrozumieć jednego toku myślenia Państwa. Myślę, że fajnie by było, jakbyście Państwo jaśniej mówili, dlatego że rachunek za ogrzewanie światło wodę gaz jest jeden, on nie jest żaden ukryty, nikt nie potrzebuje ukryć. Myślę, że przy dzisiejszej komisji powiem jedną rzecz. To budynek, który jest w tej chwili na ulicy Zagłębocze 9. Jest to budynek, który codziennie od godziny dokładnie 13.30 zgodnie z harmonogramem jest zajęty zajęciami dzieci. Jak tutaj pani zauważyła w sprawozdaniu prezesa, na etapie tak zwanego bambino, czyli dzieci w rocznikach 2007 i młodsi, są to nie zajęcia z piłki nożnej, jak to się tam mówi, tylko zajęcia korekcyjne, które pani Selina źle nie zrozumiała, poprawiamy po zajęciach w szkole, bo to nigdzie indziej, ale dopiero w tym roku rozporządzeniem ministra zaczyna się nacisk na to, co zrobili rodzice po szkołach, prawda? Cała kadra, jaka prowadzi zajęcia, to jest kadra posiadająca kwalifikacje. Generalnie ja powiem o sobie, jak to wygląda w tańcu. Wszyscy ludzie poniżej wykształcenia na poziomie Akademii Wychowania Fizycznego, stopnia pierwszego, drugiego mają ukończone. Są to po części nauczyciele, najwyższy stopień nauczyciela jest jak na dzisiaj? Dyplomowany. I osoba, która jest jakby funkcję ma trenera z uprawnieniami UEFA, ma dyplom nauczyciela w pełnej tej. Wszystko to jest robione pod zapotrzebowanie, które jest. To, co się stało w ostatnich latach, trzeba sobie jasno odpowiedzieć, bo nikt z tego budynku nie wyciąga żadnych pieniędzy poza tym, że ten budynek funkcjonuje. Jak on funkcjonuje, to świeci się woda, leje się, znaczy świeci się światło, leje się woda, ogrzewanie w imię. Jak są zajęcia od. Ja mogę przywieźć, posłać Państwu, zobaczyć, jak jest obłożona hala na ulicy Zagłębocze 9. Tam już w tej chwili dzisiaj, ze względu na ilość grup, począwszy od takich zajęć jak siatkówka, badminton, zajęcia z najmłodszymi w grupie, którzy zabawią się w sport, ale te zajęcia codziennie, co drugi dzień, to jest połowa zajęć korekcyjnych, które prowadzą osoby z przygotowaniem do tego, ażeby zniwelować to, co dzieje się, to co powiedział pan radny, że te dzieci mają brak koordynacji ruchowej, to aż trudno uwierzyć, bo ja nigdy nie byłem ani szczupły, ale w szkole nauczono mnie jedno, zrobić przewrotkę, postawić prosto nogę. Dzisiaj zapraszam zobaczyć, jakie mają być problemy. To, co pani radna powiedziała. I te zajęcia są przygotowane na tym etapie po to, ażeby podstawowe rzeczy i czynności nauczyć. Dopiero w wieku nazywający się szach zaczyna się kształtowanie małego piłkarza. Czy on to będzie robił? Nie tak dawno, jak tydzień temu spotkaliśmy się z grupą 50 rodziców, których zaprosiliśmy na spotkanie na obiekcie tańcu. Rozmawialiśmy na ten temat, bo
do końca nie czytałem sprawozdania, ale osoba, która prowadzi z tymi właśnie najmłodszymi zajęcia od miesiąca stycznia, zorganizowała już przez całe wakacje dzień w dzień zajęcia, gdzie ta grupa w dzień w dzień, poświęcając swoje wakacje przez miesiące, zajęcia z koordynacji ruchowej, nie z piłki nożnej, nie z siatkówki, nie z badmintona, tylko z koordynacji ruchowej, że za rodzice to zaakceptowali. I jak Państwo macie pomysł, jak myślę, że to, co my możemy zaproponować w ramach środków, nawet jeżeli odrzucimy to, co Państwa, to, co Wam mówimy, jeżeli będziemy tylko się opierać na samych grupach młodzieżowych, to nie wiem, Pani Celina, ile gimnazjum Krańc ma dzieci? To 170. To na dzisiaj wszystkich spisanych samych młodych ludzi jest 132 osoby na 69 tysięcy, które Państwo przekazujecie na działalność. Ja uważam, że jest to wydłużenie tylko działalności tego, co dzieje się w szkołach. I naprawianie tego, co zepsuli rodzice, bo rodzice też się do tego teraz zaczynają sami przyznawać, że walczymy z komputerem, walczymy z brakiem zajęć. A drugą rzecz, nie tak dawno byłem jeszcze radnym, tak jak Państwo, i mówię nie tak dawno, 2002 rok, ale wydaje mi się, że to jest nie tak dawno, zastanawialiśmy się wszyscy i tu na tych sesjach wiecznie zastanawialiśmy się, kto zniszczył ławki, kto zdemolował centrum Krańca i czy ile należy pan Gąsiorek bojował, ile należy wydać pieniędzy na kamery, które do dzisiejszego dnia nie ma. Uważam, że czas zagospodarowany tym dzieciom, no, on przynosi skutki, on jest niewymierny dla państwa i patrząc na globalną kwotę, ale Panie Wyborzu, ja zapraszam do jednej rzeczy. Ja uważam, że na te dni nieporąbka, może nie obrażę nikogo, jak powiem, że kropla w poczem, jaki jest przeznaczona na sport, jest kropelka w porównaniu do innych. Z tego, co ja wiem i poruszam się. Tylko każdy przyjmuje formę, żeby była... Nikt niczego nie kryje. To Pani mówi, co ukryte jest. Nic. Ten budynek zawsze będzie drogi. A to powiem jeszcze tak, Państwo nie podnieliście inicjatywy, ja Was prosiłem przynajmniej 4 lata temu. Pan Kojder się bardzo obrażał, to ponownie jeszcze raz. Pochylcie się jako radni, żeby 70 dzieci nie musiało poza teren gminy wyjeżdżać. I zagospodarujcie budynek, gdzie prosiłem Was tu na sesji, aby zrobić z niego przedszkole ogólnodostępnie. Ci mali sportowcy potrzebują salę, kawałek szatni, magazyn i nic więcej nie potrzeba na tym obiekcie. Resztę można całą górę zaadaptować na przedszkole. Jeszcze raz do Was ponawiam, teren zamknięty, ogrodzony, z placem zabaw, który też był kontrowersją, a zobaczcie sami, Pani przejeżdża, widzi, ile tam jest w tej chwili dzieci i młodzieży. Czemu się nie niszczy centrum Krańca? Bo młodzież, która nigdzie nie mogła wyjechać, spędzała wakacje na trybunie i na placu zabaw. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z prezesów jeszcze chce zabrać głos? Ja może też proszę na dwa słowa dodam. Szanowni Państwo, tutaj kontynuuję wypowiedź pana Wojciecha. Chciałem dodać również, że nasza działalność ma na celu uzupełnienia zajęć szkolnych, uzupełnienia zajęć w WF-u, gdzie faktycznie są chyba one niewspółmiernie do potrzeb godzinowo. Mimo to chciałbym więc chłopaków, którzy przygotowują na zajęcia. No faktycznie, koordynacja ruchowa no jest można powiedzieć, na dostatecznym poziomie. Dlatego proszę zajęcia sportowe podnoszą ich umiejętności fizyczne. Także jest to jak najbardziej potrzebne i to robimy. Od tak 2 lat mamy zwiększone zainteresowanie działaniem naszego klubu. Tego, i chodzi generalnie o najmłodszych chłopaków, żarków. Jest tutaj o troszkę 2005-2008, mamy taką grupę 4
Warszawy. Jest to może nie za dobre, bo jest to duże odwieczne się Wiechowa, no, ale staramy się nikogo nie odrzucać. Dlatego też jest ta grupa bardzo liczna, sięgająca 30 i więcej osób. Wiadomo, jest to rzecz ruchoma, bo my tutaj kontynuują, niektórzy tylko przynoszą próbować i realizują, ale cały czas ta najmłodsza grupa liczy około 30 osób i naprawdę uzupełniamy te zajęcia ze szkoły. Ponadto w starszych grupach chłopaki kontynuują swoją przygodę z piłką. Lubią to, udostępniamy im to, spełniają się w tym. Także myślę, że nasza praca tutaj z tą młodzieżą jest jak najbardziej potrzebna. Dziękuję bardzo. Czy pan prezes Nikasko wie też? Nie, ale indywidualnie to jest wszystko, tak samo musimy się powtórzyć. Ja bym proponował faktycznie przyjść na mnie, popatrzeć, co się dzieje na stadionie. Ile dzieci przychodzi i to są powołaniami dzień. Do południa, tak jak u nas obiecaj, do południa to są rodzice, babcie, dziadkowie z dziećmi na tym plazdawał. To boisko jest cały czas używane. Rozumiem, to zapraszam, po prostu trzeba przyjść, popatrzeć, a później dyskutować na pewno. Dziękuję bardzo. Pan Skarbnik prosił. Ja tylko mam taką prośbę, bo cię często pada. Pada takie słowo przejrzystość. Mielibyśmy taką wielką prośbę, żeby doprecyzować to słowo przejrzystość. Czy to jest, jeżeli mówimy o tych kontraktach, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy z Państwa, czy jeszcze z Państwa pan radny koncert? Przepraszam, jeszcze nie wtrącę, a to bo pan prezes, pan Bartura, dyrektor, skierował zapytanie do mnie, teraz to kolejne pytanie pan... Nie, ja mówię o tej przejrzystości, mamy takie wrażenie trochę, że jak gdyby zależałoby na tym, żeby pewne rzeczy sobie wyjaśnić, no to tutaj po to jesteśmy. No ja powiedziałem już poprzednio, że to jest moja ocena tych wcześniejszych wypowiedzi, że tutaj nikt nie neguje zasadności finansowania LKS-u w działalności sportowej, w szczególności z dziećmi i młodzieżą, a ewentualne pytania, jakie są, służą temu, żeby nie było żadnych wątpliwości co do sposobu wydatkowania środków budżetowych. A chyba, że źle zrozumiałem, co mi się już pewnie nie raz zdarzy. Dziękuję. Pan radny Koczewa, proszę. Przepraszam, tak, tak. Wydłużyła się. No to właśnie, może coś mi tutaj umknęło, ale jak to myśli, to cechle. Chciałbym przeszkadzać panu Wójtowi. Powinniśmy się zastanowić, aby taka sytuacja nie powinna być.
Proszę Państwa, działy sportowe to nie są tylko kluby sportowe. Ja znam kilka przykładów ludzi, którzy, młodych ludzi, dzieci, którzy z uwagi na różnego rodzaju migracje osiągali olbrzymie sukcesy, jeśli chodzi o uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne. Do dzisiejszego dnia rodzice narzekają, że no niestety, kiedy prosili, no to nie było wsparcia, aby to dziecko przynajmniej w dziedzinie sportowej mogło się dalej rozwijać. Proszę Państwa, są jeszcze inne dziedziny sportu. Akurat tak się składa, że piłka nożna, to z jednej strony, jeśli chodzi o masowy charakter tego sportu, pociąga bardzo wielu ludzi, ale z drugiej strony niesie ze sobą niesamowite zagrożenia. Proszę popatrzeć na dzień dzisiaj, co się dzieje. Począwszy od FIFA i UEFA, to mamy różnego rodzaju skandale. Mniej korupcyjne, więcej korupcyjne. To jest właśnie ten brak jawności, transparentności tego przeglądu, tego wszystkiego. Piłka nożna, no niestety, dość często jest obarczona tego typu różnego rodzaju nieprawidłowościami. Uważam, że mamy doskonały przykład na to, że tej brak jawności między innymi skutkował tym, że pieniądze, które winny trafić do budżetu i powinny później dopiero w sposób określony zostać rozdzielone pomiędzy wszystkich, którzy mogli z tego korzystać, trafiały tylko do jednego klubu. Chodzi o targowisko. Ja nigdy nie słyszałem, że Rada Gminy wyrobiła siła zgodę na gospodarowanie na tym targowisku, panie wójcie. Mało tego, w ubiegłym roku, kiedy dyskutowaliśmy o mandacie pana Henryka Jurczaka, również o tej sali padło, absolutnie klub nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Czy pobieranie opłat z targowiska, czy to będzie te sprawy, nie wiem, jakbyśmy to nazwali, czy to była działalność gospodarcza, czy nie. Nie będziemy dyskutować, że na dzień dzisiejszy jest to zbędne, ale tak to działo się przez parę lat. Ja nie wnikam nawet w to, co się działo z tymi pieniędzmi i w jaki sposób one zostały zagospodarowane przez tych sportowców. Uważam, że w momencie, kiedy te pieniądze zaczęły trafiać do kasy gminy, temat został zamknięty. Więc to jest brak jawności. To jest brak jawności. Proszę Państwa, działalność klubu sportowego, to ja uważam, że winna się odbywać na płaszczyźnie porozumienia pomiędzy trzy podmioty. Jeden podmiot to są działacze klubu, którzy decydują się na określoną działalność społeczną. Drugi podmiot to są rodzice, którzy decydują się na to, że będą prowadzić swoje dziecko w określonym kierunku. A trzeci podmiot to jest jednostka samorządu terytorialnego. I tylko wyłącznie wtedy będzie dobrze, jeżeli te trzy podmioty podzielą się między siebie określonymi zadaniami. Na dzień dzisiejszy uważam, że rodzice doskonale zdają sobie z tego sprawę, jakie mają niedomogi ich dzieci, jakie funkcje pełni szkoła. No bo tutaj z tego co słyszę, to okazało się, że to nawet połowicznie nie realizuje tego programu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, jak to powinno mieć miejsce, jeżeli aż tak duża ilość dzieci no, wymaga gimnastyki korekcyjnej prowadzonej przez specjalistów. 70%. Ile? 70%. No, były badania, jeszcze więcej, robione przez doktora Jezierskiego. Było to chyba z 7 lat temu. 70% dzieci miało skoliozę, tudzież samo Państwo sami Państwo widzicie, że jest problem. Jest problem, który dotyczy dzieci i młodzieży. I trzeba nad tym problemem się pochylić. Trzeba pochylić się rzeczywiście. Tak jak mówię, te trzy podmioty, jeżeli rzeczywiście będą zainteresowane, aby sport w naszej gminie się rozwijał, ja mówię sport, nie mieć tego z piłką nożną. Naprawdę nie mieć tego z piłką nożną. Ja mieszkam niedaleko stadionu, chodzę na mecze, proszę Państwa, i no, jestem zdziwiony, kiedy na mecz Ligi Okręgowej musi przyjeżdżać pododdział zwarty policji, kaski, tarcze, gaz, pały szturmowe. Proszę Państwa, no, na tym to ma wszystko polegać? No chyba nie na tym. No, to ma być dobra zabawa, prawda?
A przy okazji ma to nie. No jest fajna zabawa. No ręce opadają w tym momencie. Natomiast ja pomijam kulturę tego odbywania się nie do widowiska sportowego, bo to będzie przychodzą ludzi i trudno jest wybierać co tego. To jest jedno. Proszę Państwa, kolejna sprawa jest. Musi być określone, co należy do jednostki samorządu terytorialnego, a co nie należy. Jeżeli ja czytam, że klub sportowy Groń Bujaków jest w całości utrzymywany przez jednostkę samorządu terytorialnego, to proszę Państwa, coś tu nie gra. Stowarzyszenie. Jest to stowarzyszenie. Ba, jest to stowarzyszenie, które nawet nie jest zarejestrowane z tego co wiem, może jest tam w błędzie. Jest tam w Paresie. Jest pan w błędzie. No, nie było jeszcze nie na to. W każdym bądź razie, no jeżeli ja czytam, że ten klub utrzymuje się tylko i wyłącznie przez gminę utrzymywany, to w ustawie o samorządzie gminnym nikt nie ma napisane, że jednostka samorządu terytorialnego utrzymuje kluby sportowe. No to coś jest nie tak, proszę Państwa. To co ma powiedzieć prezes LKS-u Czaniec, czy prezes KS-u Kobiernice, czy prezes LKS-u Polonika? No to weźmy ich wszystkich na utrzymanie i w pewnym zakresie ich będziemy utrzymywali. Jeżeli utrzymujemy Groń Bujaków. Coś to trzeba rozdzielić, trzeba wziąć i oddzielić działanie od plewy. Musi być jasność w tej sytuacji, za co odpowiadają rodzice, za co działacze klubów sportowych jako stowarzyszeń, a za co odpowiada jednostka samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, to tak się nie da dalej prowadzić tego wszystkiego. I ja jestem przekonany o tym, podobnie jak ostatnia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziła szereg nieprawidłowości w zakresie właśnie finansowania, utrzymania obiektów i tak dalej, to na pewno wymaga jakiejś regulacji, bo to po prostu się nie da. I proszę mi nikt tutaj nie imputuje, że jak to tam robi inny sport, albo kiedyś będzie kluby sportowe, bo jest to nieprawda. Ja wypowiadając się w ten sposób, oczekuję, że ten sport zostanie podniesiony na wyższy poziom jeszcze. Mało tego, że to nie będzie ograniczało się tylko i wyłącznie do piłki nożnej. Bo nie ten to jest tak, piłka nożna jest integralnie związana z płcią męską, natomiast jeszcze są kobiety, są jeszcze inne możliwości i na to się powinni zastanowić, żeby jak najwięcej dzieci i młodzieży w tym wszystkim uczestniczyło, ale nie tylko poprzez pokrycie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ale może proszę zwrócić uwagę na przykład KS Czaniec w zdaniu prezesa, tam mamy sekcję siatkową i i boks, o ile pamiętam, i on dwoi, prawda? Podobnie sekcja w Kobiernicach rowerowa jest, prawda? Też sprawozdanie jest. W Koromce też on dwoje. Też wiem, że raz w tygodniu w środę się spotykają starsi byli piłkarz. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo. Ja w pewnej kwestii chciałem też dodać z panem radnym Korcenem. Jeżeli chodzi o kwestię, że my jako radni powinniśmy być wyczuleni na wszystkie jakieś ruchy w kierunku, na przykład jakieś rodzice paraolimpiady dla dziecka, przygotowanie, czy jakieś formy innej rekreacji dla dzieci, to powinniśmy to podnieść do wspierać. Ja uważam, że za bardzo się poczuwamy, jeżeli na naszym terenie jest rozwinięta, można powiedzieć, ta kultura i uwielbienie tej piłki nożnej i mamy taką kadrę, jak mówił pan Waligura, to grzechem by było teraz gdzieś to odsuwać na boczy to, żeby kogoś przymuszać, bo ja mogę tak powiedzieć, przymuszać, żeby nowe formacje się tworzyły. Jeżeli te formacje jakieś nowe się będą tworzyć, to uważam, że powinniśmy je tak samo wspierać, nie? Ale na tę chwilę, którą mówił pan Waligura, jak to jest, to ja z całą prezentacją to wiem, bo mój chłopak też chodzi i dzisiaj mam trening o kół do 8 wieczór, że po prostu ci ludzie robią to w swoim zakresie, w czynie i chwalić im za to, że im się chce. Jak i tym trenerom, tak i tej młodzieży. I to powinniśmy ja najdłużej podsycać, a nie ujmując tym, którzy by po prostu chcieli coś, ale jak na razie to mówimy o czymś, co jest wirtualne, bo jeżeli by powstała jakaś grupa dziewcząt, które by chciały coś zrobić, to uważam, że nikt z nas tu nie rzucałby im pod nogi, tylko będziemy to wspierać. Proszę bardzo, dziękuję. Pan Waligura. Dziękuję bardzo. Jak tak słyszę, cały czas co pani radna mówi, więc powiem w ten sposób. Zaprosiliśmy, ja myślę, że przyjmowanie otwarte,
kształt zarobczy 9. I mówienie, dla mnie to, co pani mówi, to są slogany. Mówienie, że nie ma dziewczynek, nie ma nic dla dziewczynek, no, jest nieprawdą. Ja zapraszam, proszę popatrzeć, obojętnie jaką dyscyplinę, to trzeba jeszcze wiedzieć, pani jest humanistą, że na takiej sali obiekcji gminnych nie da się drzwi otworzyć bez opiekunów, bo każda rzecz, nie daj Boże, by się coś stało, spoczywa na opiekunie. Każde zajęcia muszą być pod okiem opiekuna. Na 42 zajęć w ciągu tygodnia. Tyle jest zajęć w tej chwili planowanych od poniedziałku do niedzieli, łącznie z niedzielą. 42 zajęć. Różnego rodzaju grup, które każda grupa ma jakiegoś opiekuna. Jak gra badminton od lat za badmintonem, przecież to nie jest żadną tajemnicą. Pan zastępca wójta gra i ciągnie za sobą osoby, prawda? Młode, starsze i dzieci próbujące. To nigdzie indziej, nie wiem jak u kolegów, bo nie widzę tych grup młodzieżowych. Z 11 dziewczynek 3 zostały, grały w normalnej lidze, razem połączone z chłopakami. Nie przeszkadzało im to na poziomie trampkarza i juniora. 3, reszta wycofała się, ale zostały 3. Tu zaczynała dziewczynka, która na dzień dzisiejszy gra w drugiej lidze w rekordzie, bo tam jest inny poziom przygotowany do pracy. Nikt nikomu nie ja już raz pani prosiłem, jeżeli ma pani pomysł, to nie starajmy się wzajemnie negować rzeczy, które ktoś robi. Wszyscy są otwarci. Ma pani grupy, które chcą skorzystać. Jakoś przez ileś tam lat, przecież nikomu drzwi nie zamkliśmy, nie spotkałem się, żebyśmy kogokolwiek, w jakikolwiek sposób z tego stadionu wyrzucili. Dziękuję. Bardzo dziękuję tutaj za tą wypowiedź, bo tak, żeby Państwa nie zanudzać, była taka sytuacja, że rzeczywiście stanęłam na czele takiej grupy i organizowaliśmy zajęcia tutaj dzięki rzeczywistości Pana Wańczgóry. To było naprawdę kilka dobrych lat temu, 2003 rok, po czym oczywiście musieliśmy zrezygnować z racji tego, że znalazła się grupa, która wynajmowała LKS za pieniądze i przenieśliśmy się do Pani Kowalskiej do szkoły w ten sposób. Także umarła to śmiercią naturalną, ponieważ tam już były problemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pan zajmuje? Jeżeli mówimy o sportach i różnorodności tego sportu, to przykład Milenium w Polonce, gdzie w czydowym okresie do tego klubu uczestniczyło 480 dzieci, 11 sekcjach sportowych, tam była między innymi również i sekcja turystyczna krajoznawcza, która tam brała co sobotę, niedzielę dzieci w góry. Była sekcja szachowa, która bardzo dobrze się rozwija i ma bardzo dobre wyniki. To nie jest tak, że to my tylko patrzymy przez pryzmat piłki nożnej. Oczywiście tam, gdzie są chętni, tam, gdzie jest zapotrzebowanie na to, to ten temat się rozwija. No niestety teraz przykład, coś tam się niedobrego dzieje w Milenium. Brakuje ludzi, którzy to pociągnęli. Klub zaczyna się rozchodzić na jakieś uczniowskie kluby sportowe. Ale myślę, że to jest przykład czegoś, gdzie praktycznie ludzie praktycznie w ramach wolontariatu prowadzili i funkcjonowało to bardzo dobrze. Z tego Milenium później był narybek do innych klubów sportowych, gdzie mogły się dalej rozwijać. A odnośnie przejrzystości, to chciałem powiedzieć, że mieliśmy kontrolę, nie wiem, podobną rutynową jednego z klubów sportowych przez CBA przeprowadzoną, nie wiem, no i tam jest znaleziono, wszystko jest dobrze, wszystko jest sfinansowane zgodnie z założeniami takimi, jak oczekuje i gmina, i środowiska kontrolne, także nie wiem, trudno tu mnie wspomnieć, że my coś próbujemy ukrywać w kieszeniach na lewo. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno do Pana Radnego. Ustawa o bezpieczeństwie wymusiła pewne rzeczy i powiem tak, szkoda, że tu nie ma pana komendanta, bo by może panu odpowiedział jednym zdaniem. To powiem sam, na dzień dzisiejszy wszystkie stadiony na terenie gminy Borowka są
najbezpieczniejszymi stadionów, jeżeli chodzi o powiedzi Bielsk. To, że czasami to wygląda tak, a nie inaczej, że w tańcu na ulicy Zagrobocze 9 stoi armia samochodów, gdzie przyjeżdżają kibice drużyn obcych, to na to my już wpływu nie mamy, jak zagrają, ale nigdy od kilku lat, pan wójt przecież dostaje raporty, nie było żadnego zakłócenia porządku, jeżeli chodzi. No ja sobie nie przypominam, czy na którym stadionie doszło. To są procedury policji, która przyjeżdża za tymi kibicami, ma rozeznania, że są to grupy wysokiego ryzyka. Proszę. I my na to wpływu nie mamy. Proszę zapytać, przecież to nie jest, mówię, szkoda, że nie ma pana komendanta, czy gdziekolwiek miał tu problem, że dochodziło do jakichś burt, rozrób. Stadiony są otwarte, na tych stadionach są dzieci, matki z dziećmi. Ja myślę, że w tym kierunku to idzie dobrym. A tak jak mówię, no, ja przypuszczam, że chodzi o pisarzowicę. Żyli w górę. A, no to to jest... Jednostka, to po prostu spali z czwartej ligi. Moich kibice, którzy czy są, nie są agresywni, ale nie mają trudno. No i tym jest dwa eskorty. To jest jeden klub w całej okręgówce, na którym jeszcze jest eskorta policji. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie są jeszcze jakieś zapytania? Proszę pana, akurat tak się składa, że piłka nożna jest skażona patologią, która objawia się w niesamowitej agresywności wielu, wielu kibiców. I jeżeli ja mówię ogólnie o patologii w piłce nożnej, to ja nie mówię, że odnosi się to do rękawiczania czy jakiegoś. Ta dziedzina jest skażona patologią. I nie wiem, kiedy my jako kraj sobie z tym wszystkim poradzimy. Dlatego, jeżeli poradzili sobie z tym Anglicy, Belgowie, poradzili sobie z Niemcy, gdzie na stadionie przychodzą całe rodziny z małymi dziećmi i tak dalej, jest to inny poziom organizacji. Jeszcze bardzo dużo będzie trzeba, zanim my sobie z tym wszystkim poradzimy. I bulwersujące jest to, że właśnie w czwartej, obojętne w jakiej na stadion musi przyjeżdżać policja. Ma to być święto rodzinne. Tam mają dzieci, tam ma przychodzić młodzież, tam ma to być fajna, wspólna zabawa na naszym poziomie. To nie jest zawodowstwo, prawda? To nie jest zawodowstwo. A jeżeli my na poziomie amatorów musimy sięgać do tak drastycznych środków, to ja źle by było, gdyby na każdym meczu dochodziło do burty. No to już chociażby takie jak w Pisarzowicach. No a ile do tego przeważnie ludzkiej burty doszło? Jeżeli przyjedzie iluś tam kibiców z Urala, to naprawdę dużo nie trzeba, żeby do takiej burty doszło. I to jest patologia sportu. Ale my tego nie rozwiążemy na tym poziomie. Ja tylko zasygnalizowałem, że takie zjawisko jest i z tym trzeba walczyć. Ale rozwiązaliśmy jedną rzecz, za to powinniśmy od Państwa słyszeć słowo dziękuję. Patologia, która była pomiędzy lokalnymi klubami, ona znikła. Nie ma. Tak, była i sami dobrze wiecie, jak to wyglądało, że ta policja, o której Pan tutaj mówi, pilnowała kibiców Szczańca idących na mecz do Polonki. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj jedni i drudzy przyjeżdżają, skończyło się, dało się, ale też byliśmy my po części tym winni, bo w tym uczestniczyliśmy. Tak se trzeba powiedzieć, że z czegoś coś się dzieje. Jeżeli się wykorzystuje, tak jak tutaj pani nas powiedział, grupy kibicowskie do polityki, no to tak to potem wszystko wygląda. Dziękuję. Pan radny, panie radna, proszę. Ja pierwszy pani przepraszam panu, pana Kocelmy, bo ja się odniosę do Niszańca. Nie możemy uogólniać, że chodzi o spór, bo Szczęście jakby z Niszańca było bardzo fajnie, było do tego, ale co z tego, jak przyjeźdź nie zrobili awantury już późno wieczorem, później się zresztą dowiedziałem i też była policja i była karetka i tak dalej, i to przyjeźdź. Ale uważam, że trzeba zapobiegać, a nie leczyć, nie? Czyli to, że jest ta policja i te środki ochrony, to są jak najbardziej wskazane, dlatego żeby chronić te matki i te dzieci, nie? A my tego nie zmienimy, czy to będzie z dnia na dzień, nie jesteśmy w stanie, albo bo to jest kultura w narodzie już taka i niestety. No. Dziękuję panie radny. Ja się z panem nie zgadzam, ja należę do innego narodu, do innej kultury, dlatego że to wszystko to jest dla mnie margines. To jest margines, który należy wziąć i potępić.
i ucywilizować, proszę pana. Natomiast nie zgadzam się na to, żeby Polakom przypisywać tak bardzo negatywne cechy. To może to jest pański pogląd. Ale one są, one są. Dziękuję, proszę w polemikę. Proszę, panie... proszę państwa, z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że nasza dyskusja trafiła na niewłaściwe tory. Bo przecież czołem tych wszystkich klubów sportowych są dzieci i młodzież. Czy na meczach dzieci i młodzieży są takie zajścia? No proszę państwa, no naprawdę nie. Więc cieszmy się, że mamy ludzi, którzy chcą współpracować z tymi dziećmi i młodzieżą, a nie zajmujmy się pojedynczymi sprawami, czyli na przykład drużynami olimpijskimi. No proszę państwa, no szkoda na waszego czasu. A poza tym, z całym szacunkiem, przeszliśmy z kolei na taką sferę wychowawczą. Czy my w szkole, w klubie źle uczymy dzieci? Uczymy ich takich zachowań? No przykro mi bardzo. Może skończmy tę dyskusję. Dziękuję. Mądra, bardzo mądra uwaga. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Nie zgadzam się z panią radną, dlatego że sport również jest dla tych oldboyów. Pani radna. Jest, no, jest, jest, ale główno ciągle. Jestem starym człowiekiem, jestem na dzień dzisiejszy. Stary. I ja nie chcę, żeby oldboyi znowu spychać na jakiś boczny tor. Olboje, kluby sportowe, obojętne, LKS-czanie, LKS, Kobiernice, jakikolwiek. Oni grają, niech sobie grają, dalej w tym wszystkim. Wszędzie grają odboje, to jest wielkie. No i nie grają, ale nie grają, ja nie mam nic przeciwko. Natomiast sport powinien również dotyczyć osób starszych dzieci. I dobrze, że tak jest, ale my większość czasu właśnie poświęcamy ludziom dorosłym, a my mamy zajmować się dziećmi i młodzieżą. Słyszymy, że w Czarnku tyle dzieci objętych jest programem właśnie zajęć koordynacyjnych gimnastyki korekcyjnej. To czym się zajmujemy? Dziękuję pani radna. Ja tylko jedno zdanie. Na mecze siatkówki przychodzą całymi rodzinami, z małymi dziećmi, wszyscy się bawią, wszyscy się cieszą. Mogłybyśmy dożyli tak, że na mecze piłkarskie tak samo. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Bo tu jest nie pod temat orlika, który jest wykorzystywany praktycznie codziennie do południa przez szkołę, po południu przez praktycznie różne grupy młodzieży i jak ja tak obserwuję, to większość przez odbojów, którzy tam grają kilka razy w tygodniu i to jest 10 wieczór. I myślę, że też to finansujemy ze środków gminy i starsze osoby też nie są ustawione na bocznicę, bo mają gdzie zagrać, mogą. Często obserwuję, chodzę też tam, jak grają i myślę, że dla nich to też jest bardzo cenne, że mają gdzie zagrać i spotkać się. Nie muszą ponosić kosztów, a pouczyć przyjemne spożyteczne. Dziękuję bardzo. Na kończąc ten temat, proszę państwa, chciałem prezesom RKS-u podziękować serdecznie za przygotowanie sprawozdań. No i za tą działalność, naprawdę, proszę państwa, bo jestem przekonany, że to panowie robicie, bo to lubicie. Jak ktoś to musi robić. Także serdecznie dziękuję jeszcze raz za przygotowanie sprawozdań, za przybycie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy, proszę państwa, do drugiego punktu naszego porządku. Gospodarowanie mieniem komunalnym. Proszę państwa, dostaliśmy projekt zarządzania wójta gminy dnia 8 października bieżącego roku minimalnych stawek. Dostaliśmy 5 chyba kopii odpisu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i rozstrzygnięcia nadzorcy niektórych województw. Proszę państwa, gdzie mamy przykłady, że jednak wójt czy burmistrz odpowiada za stawki obiektów komunalnych i bez sprawy. Proszę państwa, oddaję głos, temat pod dyskusję, proszę bardzo. Może pan wójt zabierze najpierw głos? Mamy tutaj tylko tyle, że stawki nie są brane z sufitu, one odnoszą się do konkretnej działalności i często są one tak kalkulowane, że po prostu ta druga strona, te stawki mogły być przyjęte dla tej drugiej strony, bo po prostu za duże zawyżenie tych stawek spowoduje, że albo coś padnie, to się przestanie w ogóle działać, bo ktoś zrezygnuje z tego, co robi. A tutaj, jeżeli chodzi o dół, to tak samo, jeżeli chodzi o dolne stawki, to tak samo tutaj analizujemy, to co możemy ewentualnie uzyskać w negocjacjach z drugą stroną. Tutaj był podnoszony nieraz temat domu kultury w Bujakowie, że tam stawka niska, no to jest
no to jak powiedziałem, jest prowadzone, że wesele jest czasem raz na miesiąc i ta firma płaci cały czas co miesiąc regularnie stawki, czasem jest dwa razy w miesiącu. Powiem, że jakby to było taki wielki rarytas, to firma by nie myślała o tym, żeby zrezygnować powoli z usług domu kulturowego, jak nie buduje swoją salę. Pewnie się za jakiś czas przeniesie, będziemy stali przed problemem, co dalej zrobić, bo nie wiem, że no jest ta sala wyremontowana i cała tej firmy, która się za to wzięła, ale pewnie jak się wyprowadzą, to będą cały sprzęt, który jest na posadzie domu kulturowego, będziemy stali przed problemem, co z tym faktem zrobić, jakby wyposażyć. Ja z panem prezesem nieraz, jak podpisuję umowę o dalszej działalności, to mówimy o tych stawkach. Powiedział mi, jeżeli podniosę mu stawkę wyższej, to on rezygnuje z każdej firmy. To otrzymuję po to, żeby ci ludzie mieli robotę generalnie prawie zysku, nie mającego żadnego przy tych stawkach, które obowiązują. Także tutaj też trzeba brać pod uwagę to, że pracują tam nasi ludzie i nasi ludzie zarabiają. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Proszę bardzo, czy ktoś za nas chciał ktoś zabrać z państwa głos? Ja muszę zabrać, bo padło Krakowa, więc trudno, żebym liczał w tym momencie. Zgadzam się z panem wójtem, rzeczywiście w ostatnim czasie jedno czy dwa wesele. Nie zapominajmy o tym, że sala jest wynajmowana od wielu lat. I tu przez długi okres czasu sytuacja wyglądała w ten sposób, żeby zarezerwować sobie wesele kuchników w Bujakowie. Trzeba było półtora roku wcześniej się zapisywać na to wesele. Więc to, że akurat w tej chwili sytuacja na rynku jest taka, nie inna, to akurat nie jest związane ani ze stawką czynszu, ani z decyzjami pana prezesa, tylko po prostu każdy rynek się zmienia, jak się zmienia. Oczywiście w którymś momencie być może rzeczywiście staniemy przed dylematem, co z tą samą dalej. Będzie trzeba szukać innych wymogów, jeżeli jest tak, jak pan mówi, że tego rozwiązania, innego przeznaczenia dla tej sali. Ja natomiast mam pytanie dotyczące załącznika numer 1 do tego zarządzenia, do projektu zarządzenia. A mianowicie, rzecz moja dotyczy punktu drugiego rzeczliwego, punkt 6 placówki oświatowej. Czy to mam rozumieć na sposób, że to są proponowane minimalne stawki dzierżawy w przypadku niepublicznych przedszkoli, czy to są jakieś inne, że tak powiem, placówki oświatowe? Niektóre szkoły wynajmują też sale na jakieś tam kursy, tego typu sprawy i to jest, no przedszkola też, nie? Między innymi przedszkola to dotyczy, ale również placówki najmują sale na kursy. To jest minimalna stawka płacona przez niepubliczne podmioty lub ewentualnie przez osoby korzystające z budynków komunalnych na terenie szkoły, tak? Jeżeli chcą na jakieś usługi wynajmują, tak? Spotkania, również szkolenia i tym podobne. No to powiem Państwu tak, że jak Państwo przyjrzycie się temu zestawieniu, nie wiem czy Państwo, ale mnie zastanawia. Usługi medyczne w przychodniach zdrowia. 2,24 zł za metr kwadratowy. Poczta 5,55. Placówki oświatowe 6,18. Działalność przemysłowo-produkcyjna 6,60. Zobaczcie Państwo, bo ja znowu czegoś nie rozumiem. Przecież już niejednokrotnie zresztą na tej sali było mówione na ten temat, że w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej one wykonują zadanie, które leży w zadaniu własnej gminy, czyli zapewnienie opieki zdrowotnej, prawda? Ale również te niepubliczne placówki przedszkolne pełnią podobną funkcję. Przed momentem pani radna Mydlarz alarmowała, że zabraknie miejsc i tak dalej, że trzeba podjąć kroki, z czym ja się absolutnie zgadzam. No to, tylko przy takim krokiem właściwym jest 42 grosze różnicy między niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego, a firmą produkującą cokolwiek, bo tu już nie chcę nawet podawać przykładu, żeby nie być posądzonym, że to w kierunku jakiegoś podmiotu gospodarczego kieruje te słowa. No ja nie rozumiem. Dużego z Państwa.
To jest wszystko załącznik numer jeden. Tam się odnosi. Cały czas mówimy o załączniku numer jeden. Tak, tak. Pozycja. Ja akurat dominuję pierwszą, piątą, szóstą i punkt czwarty. Ja już nie wnikam w pozostałe wymienione. Nie wiem, co to jest. Ja bym chciał, jeżeli to jest oczywiście możliwe, usłyszeć, co kierowało osobami, które przygotowywały ten projekt. No, pan Wójt się podbija, więc naturalne, że jest pytanie do pana Wójta. Takim, a nie innym zróżnicowaniem tych stawek i takim podzieleniem istotnych problemów, jakim jest opieka zdrowotna, jakim jest wychowanie przedszkolne, jakim jest również prowadzenie działalności gospodarczej, bo przecież to osoby prowadzące tą działalność płacą u nas podatki, prawda, i wkładają pieniążki do naszego budżetu. Ja tej dysproporcji po prostu nie rozumiem. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to dotyczy tylko jednego miejsca w naszej gminie i ta firma sobie wybudowała, rozbudowała budynek, co prawda z niego nie korzysta, w tej chwili nie prowadzi tam działalności, ale płaci podatki z tego i płaci, utrzymuje te obiekty i płaci to stawkę za tą działalność gospodarczej. No to jest generalnie to jest ich budynek tam częściowo nasz, taki konglomerat. Ja rozumiem, panie Wójcie, tylko no, moje pytanie było nieco inne. Czym się kierowano, to teraz te stawki? Takie różnicują w taki, a nie inny sposób. No to dalej nie rozumiem. Generalnie to jest temat związany z tym, kto ile płaci cały czas. Mówię, że są dwie strony do tego. Jedna strona, która chce otrzymać jak najwięcej, a druga, która chce płacić jak najmniej. Gdzieś się w środku muszą spotkać, żeby ustalić, że tyle są w stanie płacić i koniec. No tak, panie ministrze, zgadzam się, tylko że tutaj wracając do pańskiej wypowiedzi, pan podawał przykład wykupnika, rozmów z prezesem, gdzie prezes mówi, jestem, bo jestem, jest gorsza sytuacja, jak mi podniesiecie, to zrezygnuję. Ja to rozumiem, no ale takiego wyjścia nie mają ani niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, ani tym bardziej niepubliczne przedszkola. One po prostu są w budynkach gminnych, nie mają wyjścia. No, ich racją bytu jest płacenie dzierżawy. Jak nie będą jej płacić albo nie zgodzą się na stawkę, no to droga otwarta, prawda? Drzwi otwarte. No ale jakoś nie widziałem, żeby ktoś w przedszkole zrezygnował nagle, oprócz przedszkola w Czańcu, gdzie pani poszła na emeryturę, że mają za wysokie stawki. Panie Wójcie, absolutnie się z tym zgadza. Tylko mówię o pewnej dysproporcji w stawkach. Dla mnie, no na chwilę obecną jeszcze nieuzasadnione ciągle, bo nie słyszę uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlaczego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tak jak tutaj w załączniku 2.24, poczta nawet w niej 5.50, nie publiczne przedszkola 6.18, a o działalności no nie wspominają. Bo pan wyjaśnił, że to chodzi tylko o jedną firmę, no w porządku, ale rozumiem, że to jest projekt zarządzania dotyczącego ustalenia minimalnych stawek. No wkrótce ktoś inny może korzystać z obiektu komunalnego i prowadzić tam działalność gospodarczą, no i będzie płacił 42 grosze więcej niż przedszkole. Wie pan co, były przedszkola, które płaciły dużo więcej? No były, bo są. No są, no generalnie tak. No. Przedszkola na Bukowcu zdecydowanie więcej płaci i płaci, utrzymuje się. Prywatnemu właścicielowi płaci, nie gminie, prawda? Nie mieszajmy pojęć tutaj. Podatek od działalności gospodarczej, to nie powiem prywatnemu właścicielowi. Ale przecież budynek, w którym znajdzie się przedszkola... A część to jest co innego, a co innego jest podatek od działalności gospodarczej za metr kwadratowy. Ale wydaje mi się, że rozmawiamy teraz o czynszu. I o budynkach komunalnych. Więc powoduje, że będzie tych pojęć trzymać. Ja nie słyszę ze strony prywatnej przedszkoli, że mają za wysoki ciężki. To jest też
wynika z rozmów. Ja się spotykam, ja nie biorę sufitu. Spotykamy się gdzieś pół drogi i ustalamy, ile płacą za. Zawsze mamy spotkanie, kończy się rok jeden, zaczęcie drugi, omawiamy różne sprawy, między innymi sprawy czynszu i nie widziałem, żeby ktoś podnosił, że on ma za dużo płacić. I tak dostaje te pieniądze od gminy generalnej. Także tak jest. No tak, no dobrze, ale nie wyszedłem już, proszę Państwa, tutaj do dotacji na prowadzenie wychowania przedszkolnego, bo przecież to dostaje od gminy. No dostaje, zdaje, prawda? Ale z czego płaci? No z tego płaci. Po mnie żale. To albo rozmawiamy o temacie w sposób ekonomiczny i w tym momencie jest jak najbardziej stawka uzasadniona, nie ma wątpliwości, tylko że w tym momencie trzeba zapytać, dlaczego w przedszkole w Kobiednicach jest publiczne, a nie niepubliczne i nie płaci dzierżawy, która by wpływała do budżetu. Dlaczego ewentualnie, jeżeli myślimy w przyszłości o inwestowaniu w budynek LKS-u w Czańcu, to czy naprawdę to musi być placówka publiczna, czy może należy poszukać niepublicznego podmiotu, który będzie płacił dzierżawę, co najmniej te 6 zł groszem, prawda? Albo traktujmy te placówki jako część systemu wychowania przedszkolnego, który zaspokaja potrzeby gminy. Bo pan mówił o tym gminie, z roku na rok coraz bardziej jest zobowiązany zapewnienia tych pomieszczeń, których może mogą popierać wychowanie przedszkolne. Ale nie wiem, czy pan radny sobie przypomina, że myśmy się tutaj zastanawiali wszyscy, czy nie przejść z powrotem w sieci przedszkoli publicznych z tego względu, że były bardzo trudne rozmowy z przedszkolami publicznymi. To, że się zgodzili w końcu przejść na ten system za tak zwaną złotówkę, to jest inny temat, ale myśmy długie rozmowy prowadzili. Wychodziło na to, że my zostaniemy też przedszkoli, bo oni sobie tą działalność prowadzi tak, jak potrzebują, a my mamy się wtedy modlić o miejsca. My będziemy stwarzać miejsca, oddawać to osobom prywatnym, które sobie będą prowadziły działalność. I niech się tak panu nie zgodzi, duże przedszkole, na przykład w Kobiernicach przejdzie na ten system za złotówkę, to ciekaw jestem, gdzie te dzieci pójdą. Gdzie pan zabezpieczy to, co pan minister wymyśli i sobie wymyśli. Panie Wójcie, przedszkole w Kobiernicach też jest budynku komunalnym, prawda? To są wszystko podmioty, już wielokrotnie mówiliście o tym, że to są podmioty niepubliczne. To są formy prowadzenia jakiejś działalności, prawda? W tym momencie działalności oświatowej. Więc nie mylmy tutaj pojęć. To, że... Ale jakie pojęcie mylimy? Ja mówię jasno, że jakbym oddał przedszkole publiczne, ręce niepubliczne i ktoś wymyślił nagle, że on się nie zgadza na to, że ma funkcjonować tak, jak my chcemy, to wtedy jesteśmy nie wiadomo gdzie. A wydaliśmy kupę kasy po to, żeby rozwiązać problem funkcjonowania przedszkoli w gminie. Wszyscy wiemy doskonale, że placówki publiczne są droższe od funkcjonowania niepublicznych i to już ten temat tyle razy tutaj poruszamy, że aż szkoda. Mówię o rodziców też. Ja tylko pytam, dlaczego jest takie zróżnicowanie. Odpowiedzi na chwilę obecną spójnej i logicznej nie otrzymałem. Jeżeli na pana wójta jest wytłumaczeniem to, że właściciele tych niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego nie wnosili, żeby mieć niższe stawki, no to ja tylko przypomnę, co się działo w momencie, kiedy pierwszy raz zaproponowano drastyczną podwyżkę o kilkaset procent stawki, a potem skończyło się na tej stawce, która została przyjęta, o 100% wyższej. No, były protesty rodziców, był duży ruch wokół tego, bo to doskonale pamiętam również rozmowy pana wójta i pani skarbnik. Więc ja chcę tylko odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest tak, że usługi medyczne 2,24, poczta 5,55, placówki oświatowe 6,18, działalność gospodarcza 6,18. Niech mi pan powie, gdzie tu jest, jak są tańsze placówki niepubliczne, jeżeli jestem w 100% dotacji? W którym miejscu? W tym miejscu, że... Wszystko chyba dla dyrektora niepublicznego przedszkola. Wszyscy wiemy, że nie funkcjonuje karta nauczyciela, że wychowawcy... Ale co pan opowiada, jak pan na dziecko dostaje 100%, to zostaje tylko w kieszeni dyrektora przedszkola, a nie zostaje to w gminie. Przecież my nie mamy z tym obiektem nic wspólnego. Dobrze, panie wójcie, nie... Prosiłbym bardzo o odpowiedź na moje pytanie, jeżeli to jest możliwe. Bo ja zadałem pytanie precyzyjnie i jasno. Nie dostałem na chwilę obecną odpowiedzi. Wie pan co, to jest, różne się na to składają rzeczy. Są obiekty wielkokubaturowe, gdzie wielkopowierzchniowe i to ma jedno, tak jak mówię, te tematy są negocjowane indywidualnie z najemcami. To mogę pan powiedzieć na ten temat.
Szkoda. Będzie wyjaśnił. Tyle, tak? Tak. Będziemy no tak tyle odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciał jeszcze zabrać w temacie? Pani radna, proszę. Tak. Panie Burcie, no nie sposób się nie zgodzić z Panem Wilarskim. Ta dyskusja jest naprawdę jakby pokazuje, jak Pan Wilba postuje sobie pewną współpracę z danymi podmiotami. No dla mnie też jest to w ogóle, no, powiem szczerze, no bardzo dziwię się temu, że jednak no, działalność gospodarcza bądź co bądź przynosząca osobie, która podejmuje w ogóle ryzyko działalności gospodarczej, musi się z tym liczyć w tym momencie i pracuje tylko i wyłącznie na siebie. Nie ma tu jakby tego wymiernego, wymiernej korzyści społecznej w porównaniu na przykład do przedszkoli publicznych, gdzie mówiliśmy o RPS-ach, gdzie finansujemy wszystko, a są też to odrębne podmioty prawa, takie same jak gospodarcze. Kręg gospodarczy, to trzeba bym działać gospodarczą. Panie sekretarzu, oczywiście. My mówimy tylko o tej działalności społecznej, którą również prowadzą przedszkola. I mówimy o podmiotach, które prowadzą typowo działalność gospodarczą, a nie społeczną. Ja tej, też nie rozumiem tej dyskrepancji w wyniku tych stawek minimalnych. Dla mnie jest ona po prostu niezrozumiała, ale może pokazuje Pana podejście do tego, jak Pan hierarchizuje współpracę z danymi podmiotami. To tyle. Dziękuję. Widzę, że Pani też nie rozumie pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś sobie wybudował obiekt pod działalność gospodarczą, magazyny, które może w każdej chwili zlikwidować, to też do pewnego momentu on to będzie utrzymywał. Jak Pani mu podniesie stawkę, to w tym momencie on to weźmie rozwierze, nie będzie Pani miała nic z tego. Już za swoje płacimy 16 też. Wybudowano. Panie Wójcie, tylko przepraszam bardzo, Panie Przewodniczący. Proszę, proszę. Bo to jest forma generalna. Ktokolwiek będzie kiedykolwiek w takiej sytuacji, że Pan pracuje, to jest dla niego taka stawka. To jest raz. Drugi, ale ja tego nie rozumiem. Jak ktoś może sobie zbudować magazyny i Pan nagle jest teraz pod ścianą? Ale pod jaką ścianą? Oni płacą. Oprócz tego czasu jeszcze płacą różnego rodzaju inne podatki, które wpływają do gminy. A Pani to chce zlikwidować, nie? Nie mówię zlikwidować, ja chcę Pana zrozumieć. A ja Pani tłumaczę, że to jest na drodze negocjacji, gdzie ktoś mówi, że tyle będzie płacił, a więcej nie będzie płacił i koniec, nie? Czyli rozumiem, że Pan z makaronu Czanicki powiedział, że nie będzie więcej płacił niż 60, tak? Niech mi Pani nie ciągnie za słowo, co Pan powiedział, bo ja nie jestem tu, ja nie jestem. Pani ma prawo zapytać, ale ja nie muszę Pani na takie tematy odpowiadać, czy Pan powiedział, czy Pan nie powiedział, bo to jest jego słowo, jego. Ma działalność, on ma tajemnicę handlową i... Panie Wójcie, to jest nasz wspólny majątek i majątek mieszkańców tej gminy. To nie jest Pani majątek, bo to jest jego majątek, już Pani tłumaczy, że wybudował i to nie jest nasze i on to weźmie w każdej chwili, rozbierze i nie będzie nic z tego. To za co on płaci, za swoje? No każdy rzemieślnik płaci za swoje. Ja wybudowałem firmę i 320 metrów niestety się płaci podatku. To jest Pańska firma, a nie gminna. No, ale płaci do gminy podatek od tego, za swoje. Które jest było? Nie mówił o podatkach, tylko czynsz. Co? To jeszcze może czynsz by zapłacił, nie? Czy jeszcze, Pan wójt coś? Nie, nie chcemy gadać. Nie. Pan radny prosił o głos, proszę Państwa. Wystarczy mi taki plik różnych wydruków drodze legalnej. Powstał niszczony papier. Szkoda tym papieru, szkoda tych drzew na wydruki. Naprawdę drukowanie tego typu wyrobów czy orzeczeń administracji nie będzie wyprowadzić. Jeżeli ktoś chciał nam przedstawić jakieś stanowisko prawne w zakresie relacji pomiędzy organem stanowiącym a organem wykonawczym, to mógł przedstawić opinię prawną i przynajmniej mógłby to być jakiś wysiłek intelektualny. Natomiast to można wydrukować na wielu stronach. Natomiast do czego zmierzam? Wedle rzeczników. Thank you.
jak również będę stanowiska wyrażonego w literaturze. Organ uchwałodawczy w stosunku do organu wykonawczego ma określone uprawnienie. I to nie jest tak, że w odniesieniu do pana wójta Rada Gminy nie ma żadnego prawa, nie ma absolutnie prawa dania stanowiska. Oczywiście my nie mamy prawa powiedzieć panu wójtowi, że stawka czynszu za dany obiekt ma wynosić tyle i tyle, że generalnie stawka czynszu za określone obiekty ma wynosić tyle i dlatego, że to my nie posiadamy takiego uprawnienia. Natomiast Rada Gminy ma określone uprawnienie w zakresie przyjmowania określonych kierunków działania. I w zakresie tych kierunków działania, czyli określonych stanowisk, jakie możemy wyrażać, możemy wyrazić stanowisko co do minimalnych stawek czynszu obowiązującego na terenie gminy Wrona. I takie stanowisko my możemy sobie przyjąć. Natomiast czy pan wójt będzie się chciał do tego zastosować, to już jest kwestia dalsza. Ale przechodząc do tych stawek, które mam zaprezentowane. Proszę Państwa, już nie chciałem tego drukować, ale takich stawek nie ma żadnej gminy. Nie ma takich stawek. Panie wójcie, jeżeli pan ulega presji przedsiębiorcy, To jest insynuacja, panie Kucemba. Przepraszam bardzo, panie wójcie. Pan mówi, że przedsiębiorca przychodzi i mówi, że da tyle. To jest pewnego rodzaju presja. Nie. To jest negocjacja. Jeżeli pan presji od negocjacji nie rozróżnia, to źle. Dobrze, jeżeli pan ulega określonym sposobie, sposobowi prowadzenia negocjacji z przedsiębiorcą, to wychodzi na to, że dzieje się to ze szkodą dla nas wszystkich mieszkańców. Bo dam jeden przykład. Usługi medyczne. Firma Polimę to jest spółka prawa handlowego. To jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi określoną działalność gospodarczą, która zapewnia jej zyski. Bo gdyby nie miała zyski, to na pewno tej działalności nie prowadziła. To jest bardzo finansowana jest w naszych przypadkach na rzecz służby zdrowia. I ja na przykład nie widzę żadnego powodu, żeby znalazła się w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do innych podmiotów z terenu, z naszego terenu, czy z terenu powiatu bielskiego, w odniesieniu do stawki czynszu. Mało tego, z tychże obiektów, które należą do nas wszystkich, do mieszkańców, korzystają mieszkańcy również innych gmin, jakby z gminy Czerniów, którzy masowo przychodzą do poradni, do porady. Dlatego, że im wolno nie ma takiego prawa, które by zamykały to wszystko. Więc pośrednio finansujemy również gminę Czerniów. Zresztą ta stawka czynszu została ustalona już bardzo, bardzo dawno temu. To bodajże 10 lat albo więcej. Jeżeli 10 lat temu 2,24 to może były jakieś pieniądze, to na dzień dzisiejszy to nie są żadne pieniądze. To nie są żadne pieniądze 2,24. Ta stawka, jeżeli dobrze pamiętam, powinna podlegać określonej rewaloryzacji o wskaźnik inflacji, który wyliczany jest co roku. I ona powinna wynosić więcej jak 10 lat temu, chociażby poprzez rewaloryzację co roku. Dlatego, że nie było takiego okresu w gospodarce Polski, gdzie inflacja była zerowa, albo była deflacja. No, to jest jedna sprawa. Kolejna sprawa, to jeżeli przedsiębiorca, który buduje nie na swoim, no to musi się określić, co on dalej chce. No nie ma takiej stawki czynszu 6,60 za działalność produkcyjną. Nigdzie takiej nie ma. Ja myślę, że znalazłoby się wielu chętnych, którzy by postawili na terenie gminy określone obiekty do działalności produkcyjnej i płacili tego czynszu tylko 6,60. Znalazłoby się bardzo dużo różnych poczta. To jest prywatna agencja pocztowa na dzień dzisiejszy. To nie jest poczta polska. To jest agencja prywatna. Prowadzona jest po to, aby generować zyski. Taka jest prawda.
Natomiast w odniesieniu do przedszkoli, bo ta stawka, jaka jest naprawdę pozostała działalność. Panie profesorze, nie tak dawno słyszałem tu na tej sali, że chce zlikwidować pocztę i musiałem na wniosek radnego obniżyć czynsz z tego względu, że groziło to, że w ogóle nie będziemy mieli agencji pocztowej na swoim terenie. Sam pan to powiedział. Tak było. Nie pan. Sam sobie pan zaprzeczał. Ja sobie nie zaprzeczam. Bo ja pamiętam, że pan wnioskował o ten temat. Proszę pana, ci, którzy przygotowali to, powinni nam wziąć dostarczyć przynajmniej w elementarnym zakresie, jakie są stawki za wynajem czynszu w ościennych gminach. Mielibyśmy jakikolwiek pogląd na to. Gdybyśmy jakikolwiek pogląd na to, czy te stawki, które są w naszej gminie, to one są rzeczywiście bardzo, może się okazało, że bardzo wysokie, to nie trzeba było zmienić. Ale mnie się wydaje, z tego co poszukiwałem, to wychodzi na to, że one są bardzo niskie. To jest nasze wspólne mienie. To nie są ani moje pieniądze, ani pana wójta. To są pieniądze, to jest mienie na wszystkich. Natomiast w tej tabelce zabrakło jednego. Najemców, którzy mają stawkę zerową. Którzy nie płacą w ogóle. Tak pogłosowujesz, tak, tu jest taki i taki funkcjonariusz, stawki mają zerową. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciał jeszcze zabrać w tym temacie głos? Znaczy ja myślę, że na następną komisję damy państwu takie materiały poglądowe. Ja je mam, ale to przygotujemy państwu. Zobaczycie, jak te stawki, to ile to tracimy w stosunku do ościennych gmin. Jeżeli panie wójcie jest to możliwe, to bardzo prosimy. No. Żeby nie było później niedomówienia. Dziękuję bardzo. Zamykam temat, proszę państwa, przechodzimy do trzeciego punktu naszego porządku. To jest problematyka wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Poronek. Może bym oddał głos pani dyrektor Kniecielnicy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, no cóż, zaraz powiem, czy zdaje się do budżetu, że chcę podwójnie obserwować i rozdać państwu orzeczenie nadzorcze, ponieważ już od czerwca trwa sprawa lokalnego programu, no wargowana, nie posuwa się to do przodu, a niestety no, jesteśmy w trakcie tworzenia budżetu i chcielibyśmy wreszcie wiedzieć, bo ja już tłumaczyłam państwu, że najpierw musimy przyjąć lokalny program dla dzieci uzdolnionych, a w efekcie czego, jeżeli nadzór prawny wojewody nie wniesie zastrzeżeń, będziemy pisać regulamin. Ja już to prawda przygotowałam taki wstępny regulamin, żebyście się państwo do niego mieli czas odnieść, nanieść swoje uwagi i tak jak mówię, wracam do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Ja koncentruję się tylko na programie dla dzieci uzdolnionych, dla dzieci uczęszczających do naszych szkół, do szkół ponadgimnazjalnych w zakresie edukacji. Pomijam sprawę sportu i dziedziny artystycznej, jako że wybitnie, już dobitnie wojewoda tam pokazał, że trzeba podjąć, jeżeli państwo zdecydujecie, że będzie tego typu działalność, to odrębną uchwałę dla sportu, odrębną uchwałę dla kultury, sztuki, ale już bez programu, bo program wymagany jest tylko dla działalności edukacyjnej. I co? I mam taką prośbę, przyjmijmy go wreszcie. Jeżeli nie budzi on większych zastrzeżeń, to ja bym bardzo chciała, nie popędzam państwa, ale no chcę mieć choćby podstawę do wprowadzenia do budżetu jakichkolwiek pieniędzy. Żeby nam nikt nie zarzucił, że przyjdzie Regionalna Izba Obrachunkowa i powie, a na jakiej podstawie państwo zaplanowaliście środki na stypendia, kiedy jeszcze nie macie nic w ręku. Więc gdyby ten program nie wzbudził większych uwag z państwa strony, ale to jeżeli wzbudzi, to zdążymy to poprawić, to żeby to jednak na tą sesję no, skierować. Proszę państwa, bo no to co otrzymuję to tutaj, co pani dyrektor powiedziała jako przewodniczący komisji.
Jeżeli z tym nie zrobimy, to my nie ruszymy z tym stypendium. No to ruch odleka się i odleka. To jest ostatni moment. Ostatni dzwonek, bo za chwilę. Tak jak pani dyrektor. Przepraszam, biorąc pod uwagę uchwałę budżetową później. Dokładnie. No to jest istotne, że po prostu no program jak program. Pisany jest o pewien kanon. Musi mieć cel główny, cele szczegółowe, sposób finansowania, jaka będzie ewaluacja. No myślę, że ten program zawiera. Choć nie wiem też, jak nadzór prawny wojewody się do tego ustosunkuje, bo są różne rozstrzygnięcia, że jedne województwa na tak, drugie na nie. Ja rozmawiałam z nadzorem prawnym, to wtedy, kiedy mieliśmy tam wpisany sport i kulturę, pani powiedziała, że sport absolutnie mam wyrzucić. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, to się zastanowi. Ale po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody to już się nie będzie zastanawiać, bo to już jest w rejestrze rozstrzygnięć administracyjnych, więc już wiemy, że nie wolno nam tego w jednej ustawie, w jednej uchwale jak było. Dziękuję pani dyrektor. Czy są jakieś pytania? Zapoznaliście się państwo z projektem tego lokalnego programu wspierania, prawda? Czy macie jakieś pytania? Nie sugerujcie się, tak jak pani dyrektor powiedziała, że to jest projekt już uchwały regulaminu, prawda? To jest przyszłościowa sprawa, prawda? Tylko, że to się zapoznacie. Tak. Nie ma? Pani radna, proszę. Ja tylko bym proponowała, żeby w ramach programu nie przyjmować, wspierać młodzież przez nagrodę wójta gminy Porąbka, tylko przez nagrodę gminy Porąbka, ponieważ pracujemy wszyscy. Tak samo jak jest nagroda edukacyjna miasta Królewskiego Krakowa, tak samo tutaj powinna być gminy Porąbka, wtedy też łączymy jakby radę w to, że to są społeczne pieniądze, prawda? Czyli wszystkich mieszkańców. Tak. Czyli to będzie nagroda, możemy nazwać to nagrodą edukacyjną gminy Porąbka. Jak to ze strony prawnej, panie? Nie jestem zorientowany. To jest pomocna. Oczywiście my upoważnimy potem regulaminie pana wójta do tego, że on będzie decydował o tej nagrodzie i on będzie ją przyznawał. To musi być organ wskazany. Natomiast umawiamy się na nagroda edukacyjna gminy Porąbka. To już pytam państwa kolegów, czy nagroda edukacyjna gminy Porąbka, czy może imienia jakiegoś obojętnie. Proszę państwa, Fredna Rucha też jest nagrodą gminy Porąbka. Ale po co będziemy się w biurokracji moją oszuczać? No ogólnie tak jak pani zaproponowała. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś w tym temacie chciał zabrać głos? Jeżeli nie, proszę państwa, to tak jak pani dyrektor powiedziała, no to ja daję projekt tej uchwały pod głosowanie. Z tą poprawką, dlatego że on za tydzień musi być wniesiony na obra naszej sesji. To jest za przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Porąbka. Ciekawostka. Dziękuję. Proszę państwa, ponieważ pani dyrektor jest przewodnicząca czwartkowej komisji, tam mamy jeden punkt odnośnie oświaty, prawda, odnośnie niepublicznych przedszkoli, prawda? Żeby może pani króciutko naświetliła, o co to chodzi, bo mogą być jakieś zapytania nieścisłości. Przepraszam, ale to tak siła wyższa, także żebyśmy mieli jasność czwartkową komisji. No musi tak. Proszę państwa, pamiętacie, w marcu została podjęta uchwała w zakresie nowa uchwała dotycząca dotowania placówek niepublicznych. W marcu zmieniła się ustawa o systemie oświaty, która wprowadziła zapis dotyczący tego faktu, że dotacja, którą udziela gmina, podlega nie tylko kontroli w zakresie wykorzystania, ale także pobrania dotacji. Nasza uchwała była szczegółowo kontrolowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Nie wnieśli do niej uwag, ale proszę państwa, z tego co wiem, ościenna gmina Wilkowice wprowadziła poprawki tylko. Niestety
dostali informację z regionalnej, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Trzeba wszystkie te uchwały uchylić i wpisać, jakby sporządzić na nowo. U nas ta zmiana dotyczy tylko nazwy, więc proszę Państwa, tam gdzie jest napisane trybu kontroli pobrania, dopisałam słowo pobrania, bo i wykorzystania dotacji było, i także w paragrafie 12 modyfikacji uległ ustęp pierwszy, gdzie po słowach w tym profilaktyki społecznej może zostać skontrolowana w zakresie prawidłowości przedstawiania danych o ilości uczniów, na których pobierana jest dotacja. To zostało w tej uchwale zmienione i bardzo proszę o jej przyjęcie. No myślę, że nie ruszałam żadnych innych zapisów, dlatego że ona bardzo szczegółowo była przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrolowana, a tak jak już wcześniej powiedziałam, Wilkowicom uchylono ze względu, że została podjęta z naruszeniem prawa, bo dokonali tylko zmian w istniejącej uchwale. Bo ustawa mówi w ten sposób, że jeżeli uchwała nie zostanie dostosowana do przepisów, to ona z mocy prawa z dniem 31 lutego traci moc. Więc to jest tylko taka zmiana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do ostatniego punktu naszego porządku. Wolne wnioski. Proszę, Pani ma pytania? Proszę, Panie Przewodniczący, czy moglibyśmy wstępnie przedyskutować z Szanowną Komisją, jedną i drugą, to jak Państwo widzą cały system stypendialny? Bo to, co o czym Pani mówi, to jest kwestia edukacji, prawda? Czyli zapewne osiągnięcia w szkole, w nauce. A w szerszym aspekcie są osoby, które są zdolne w zupełnie innym kierunku. Na przykład mówiliśmy tu o sporcie. O dziedzinach artystycznych czasami wręcz na polu naukowym niestety kuleje to, natomiast osiągają wyniki w innych dziedzinach i tutaj... Zgadzam się z Paniami, tylko no, Pani kochana, ja też to tak przemyślewałem jako przewodniczący. My to dopiero mamy, startujemy w cudzysłowie z tym, prawda? I sami nie wiemy w tej chwili na koniec roku szkolnego na przykład odnośnie szkolnictwa, ile będzie tych stypendiów, prawda? Nie przewidzimy tego według regulaminu, prawda? Czyli poproszę Państwa, czy to na pierwszy rzut, w cudzysłowie znów mówiąc, nie będzie za dużo, czy rodzaj tego stypendiów? Mam na myśli budżet. Jeżeli patrzyłam na te obwołowania, chodzi o laureata... Dużym trzeba by się zastanowić. Nie będzie tego dużo, bo to nie jest to jednak... Tylko, że my mamy jeszcze młodzież ponad gimnazjami. I tu ja nie wiem, to znaczy ja bardzo się cieszę, że Państwo, tak, tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, ile tych pieniędzy zaplanować, jaka to będzie młodzież. Może się okazać, że ja dlatego tak, no, też byłabym bardzo ostrożna, nie wiem, no. No ja tak też właśnie to, ja najbardziej należy się im. Tak, a potem... Pierwszy rok, żebyśmy to nie przećwiczyli, a w przyszłym roku to wystartowało. Jak uważacie Państwo? Żebyśmy się wchodzili równie za sami, no bo nie przewidzimy tego. Jak najbardziej artystyczne, no oczywiście złote, tylko czy to na pierwszy rzut, jak Pan Dyrektor, jest to za dużo. No nie przewidzimy, jaki to będzie kwota budżetu, prawda? No tak jak już mówię, przepraszam Panie Przewodniczący, z gminą zaprzyjaźnioną Wilkowice, koleżanka, która no, podobną funkcję wyjaśnia, to nieważne. Mówi, że no, w zeszłym roku przejechaliśmy się na mieszkam w Beskidach. To jest konkurs międzynarodowy. Mówi, mieliśmy 70 wyróżnień, no bo jeżeli międzynarodowy, to i pierwszy, i drugi stopień, i wyróżnienia. I mówi, brakło nam na, dla uczniów no, tych pieniędzy, bo... No bo tak jak mówię, my też uczestniczymy i to też jest, oni piszą do Państwa, nie wiem czy sobie przypominacie, że piszą o i to jest cały katalog, no wykaz nazwisk, których trzeba nagradzać. To nie o to chodzi, żeby im nie dać, tylko zważmy ile tu nam będzie potrzeba, bo to mniej więcej będzie co roku to samo, prawda? Bo to tam jeden mniej więcej, to już nie robi różnicy. Tylko żebyśmy oszacowali najpierw to, a potem no jakby, no nie wiem, no tak. Proszę bardzo. A czy Pani już ewentualnie obliczała tą kwotę? No, nie ukrywam, że wstępnie do budżetu przypisaliśmy 20 tysięcy. Czy to było na... No ja nie wiem, czy będzie 100 tych uczniów, bo to się tak wydaje, ale tej młodzieży zdolnej jest, no nie wiem. Też nie damy też po 50 zł, nie? No jakaś ta wysokość tej nagrody, no powinno to dziecko
czy ten uczelno w jakiś sposób odczuć mnie to, że... Proszę? Motywacja. No, to motywować. No nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale tak sobie wtedy nie zabrał, no bo też na więcej nas nie stać. Nie? Proszę pani radna. To ja myślę, że tutaj pan wójt w zupełności może mieszkańcom zrobić prezent i te 25 tysięcy rocznie, które wydaje z promocji na artykuł w Gazecie Beskidzkiej, przerzuci jeszcze na stypendia dla młodzieży, żebyśmy mogli tak się promować. Także no. Tej gazety praktycznie nikt nie czyta, panie wójcie, a tutaj no radość gdzieś tak pozbawia. Ale proszę państwa, no, ale to zdumowiliśmy podejść do tego, że każda gmina się promuje w prasie. No to nie, to nasza gmina nie jest wyjątkiem. A my wydajemy 50 tysięcy. Bo pani inne gminy, bo przecież ja czytam te prace, no to przecież to nie tylko gmina Porąbka się promuje tam, to jest wyjściami. No to takie to troszeczkę, ja to odbieram. To jest zła praktyka. Proszę. To jest bardzo zła praktyka. Ale to już inny temat. Ale to nie, jeszcze raz podkreślam, to nie stosuje tylko gmina Porąbka, prawda? Proszę pana radny. Była tutaj mowa o badaniu potrzeb, więc ja myślę, że będziemy musieli sobie w którymś momencie odpowiedzieć na dwa pytania, czy po pierwsze, jak już ruszy ten program, o którym mówimy w tej chwili, czy równowartość tejże kwoty rezerwujemy w budżecie również na potrzeb osiągnięć sportowo-kulturalnych, tak to nazwijmy. Czy też będzie to musiała być kwota większa, a tutaj niezbędne byłoby przynajmniej wstępne określenie, ile by dzieci i młodzieży kwalifikowało się ewentualnie do tego typu nagród. Bo też nie możemy zrobić, proszę państwa, w ten sposób, że dziecko za bardzo dobre wyniki w nauce, za osiągnięcia powiedzmy naukowe, będzie dostawało mniejszą kwotę tej nagrody niż ten, który dobrze kopie w piłkę, tylko dlatego, że tamten jest jeden, prawda? A tych jest 100 czy 200. Więc tutaj wydaje mi się, że trzeba bardzo ostrożnie podejść do tego tematu, żeby żaden z tych dzieciaków nie poczuł się pokrzywdzony, bo czasami niesprawiedliwe nagradzanie powoduje jeszcze więcej problemów niż brak tego nagradzania w ogóle. Ja to akurat, żeby się zgodził z panią dyrektor, że przećwiczymy najpierw ten jeden model, prawda? Wyciągnijmy z tego wnioski, abstrahując zupełnie od źródła. No ale jak nam to zdał egzamin, bo ja też jeszcze raz podkreślam, że jestem jak najbardziej za artystycznymi, sportowymi, tylko zróbmy tą próbę generalną. Prawda? To co pana radę. To znaczy tylko, że nie prześpimy tego czasu i staramy się odpowiedzieć na pytanie, ile potencjalnie byłoby kandydatów do tych nagród z tytułu działalności kulturalnej, działalności sportowej. Bo to wykorzystajmy ten czas, prawda? Kiedy jeszcze to nie funkcjonuje, ale może być, tak jak pani dyrektor powiedziała, mniej więcej co roku będzie to zbliżona ilość, prawda? Czyli trzeba no, rozpoznać po prostu te potrzeby w tym zakresie i odpowiednio do tego przygotować się do tych budżetu. I to też będzie promocja gminy. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś w tym temacie? To nie widzę, to jeszcze raz mówię, przechodzimy do ostatniego punktu naszego porządku. Wolne wnioski. Proszę bardzo. Pan radny komisarz. Proszę państwa, wszyscy zetknęliśmy się już z pojęciem ustawa antysmogowa. Myślę, że dobrze by było, gdyby stosowne służby pana wójta przygotowały nam informację, w jakim zakresie ta ustawa dotyczy zadań, obowiązków Rady Gminy, czy nie będzie mówił tutaj możliwość jakiegoś ubywania. Mowa już jest o tym, że podaje, że samorząd województwa będzie określił materiały, które mieszkańcy będą mogli zużywać jako opał. Więc zakres ingerencji w codzienność mieszkańców jest dość szeroki. Dobrze by było, żeby przynajmniej w jakimś tam na podstawowym zakresie w odniesieniu do tych wszystkich zagadnień, które dotyczą zmiany, jakie ta ustawa wprowadza, czy informacja jaka została przygotowana, albo przynajmniej wskazane kierunki i zwracać uwagę w tym zakresie, żeby w ramach własnego samokształcenia pogłębić. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z państwa? Chciałbym na temat interpelacji, które złożyłem na temat drogi dla podróżników i do Łodnika do gimnazjum. Do Górnego Zrójku to widzi, jaka droga jest, jaka ona jest wąska, do góry znakiem 90 stopni. I chciałbym, żeby jako rada, żebyśmy środki na projekt na przyszły rok, żeby przynajmniej ten projekt zrobić, żeby coś ruszyli, żeby przeznaczyć.
Ale to by musiały te środki w budżecie mieć ujęte. No to właśnie chciałem tak projekcie wniosek złożyć do projektu przyszłego. Puszcza uwaga, bo to rzeczywiście tam jest bardzo niebezpieczne. To jest zakres 90 stopni pod górkę, wąsko, nie ma chodnika. Dzieci do szkoły, do podstawówki, to też jadą. Mieszkańcy również do sklepu na przystanek. Bardzo tam niebezpiecznie. Popieram jak najbardziej. Jest niebezpiecznie, zwłaszcza kiedy wyjeżdżają, to czasami trzeba po prostu wsunąć się na dół, bo trzeba się zatrzymać, ponieważ idzie grupa młodzieży z autobusu. Faktycznie jest tam, jest to problem, to dojść do szkoły. Dziękuję. Czy ktoś w tym temacie, w ogóle jeszcze w wolnych wnioskach chciał zabrać głos? Ja chciałem, jeżeli można jeszcze. Proszę pan. Jeżeli można, szanowni państwo, chciałem powiedzieć jeszcze o innej kategorii sportu, o sporcie pożarniczym. Tutaj też padło takie hasło, że nie mamy wielkich sukcesów. Ja muszę powiedzieć, że dzięki właśnie tej młodzieży, która jest dobrze ogólnie rozwinięta biegowo, pod względem wytrzymałości i tak dalej. Te dzieci są członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych i muszę powiedzieć, że Szymon organizował w tym roku, Szymon Kastel organizował w tym roku mistrzostwa w sportach obronnych, mistrzostwa Polski. Dziewczyny padły bardzo dobrze, a to były biegowo, pływacko, szczeleckie i tak dalej. Także myślę, że tutaj naprawdę się nie mamy czym wstydzić. Ja muszę powiedzieć, jesteśmy społecznikami. Państwo tutaj mówicie o Bujakowie, trochę mi tak żal było tego prezesa i prezesa LKS-u, bo my jako społecznicy nie bierzemy za to, co robimy, pieniędzy żadnych. My swój czas poświęcamy dzieciom, poświęcamy młodzieży, poświęcamy starszym, odbojom i tak dalej, jak takie hasła padły. I muszę powiedzieć, że w tym roku byliśmy organizatorami powiatowych mistrzostw w sporcie pożarniczym. I co? I mamy się z czym chwalić. Kobiety zajęły pierwsze miejsce jako mężczyźni, kobiety z Bujakowa pierwsze miejsce. Czaniec na przykład wyszedł bardzo dobrze w Muszcze. I już padło hasło, że starosta zafundował dwie motopompy, które zostały w gminie Porąbka, bo starosta jest w gminie Porąbka. No tak może trochę uśmieszki. Teraz następne mistrzostwa znowu, mistrzostwa w ratownictwie medycznym. I znowu tutaj muszę pochwalić się Kobiernicami, że zajęły drugie miejsce w województwie śląskim, myślicie, ratownictwo medyczne. Ale to były województwa śląskiego, ale takie bardzo otwarte mistrzostwa. I chciałem powiedzieć tutaj panu Wojtkowi Waliburze podziękować, bo właśnie bardzo dużo takich zajęć prowadzimy na stadionie w Czańcu. Ten stadion też nie stadion, tylko stadion, ale salę gimnastyczną, sale wykładowe. Tam starcy też biorą udział w szkoleniach, w ratownictwie medycznym, w wymianie tych prądów. Także naprawdę jest się czym pochwalić i myślę, że dzięki temu, że ta młodzież jest dobrze przygotowana jakby biegowo, ogólnorozwojowo, to możemy mieć takie wyniki. Już zaczynamy biegi górskie przecież teraz. Pan sołtys może się też pochwalić tutaj, że są już organizatorami biegów otwartych, biegów górskich. Myślimy zacząć o biegach młodzieży również. Także myślę, że jest co robić, tylko trzeba społeczników. I jeszcze jedno państwo krytykowaliście tam, jeszcze tutaj trochę padło takich słów trochę na temat milenium, ale jeżeli sport kosztuje, bo musicie państwo wiedzieć, jeżeli dzieci biegają, grają w piłkę, to ta murawa nie kosztuje w tym dniu nic, ale jeżeli wyjeżdża grupa młodzieży na basen, to ten basen trzeba zapłacić, czyli to kosztuje. No i tak też, to jest też wszystko idzie w koszty, to tak się wydaje, że za dużo dajemy na sport, za dużo na sport. Ja przeżyję za dużo tych pieniędzy. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam taką jedną uwagę, z uwagi, iż do tej pory nie ukazały się stawki minimalne, jeśli chodzi o podatek transportowy. Mają się ukazać jutro, także niezwłocznie uchwały zostaną państwu przesłane mailowo. Się na fizycznie w czwartek. Dziękuję. Pan Walikula jeszcze proszę. Ja mam prośbę do państwa, może nie swoją, ale nie jestem w stanie w czwartek komisji pochylić się państwo nad uchwałą dotyczącą wydzierżawienia, tak, wydzierżawienia na 29 gruntów pod budowę garaży w Kobiernicach. Proszę o przychylne przyjęcie tej uchwały. Nam jest potrzebny grunt, żeby przejąć po prostu od państwa projekt budowlany, a jest publicznym zakładzie, musi się tam odbudować. Będzie to służyło nam. To jest Kobiernica, wybudujemy jak wszystkie pomysłowie
garaże pod te dwie karetki, które stoją w tej chwili, no w warunkach takich, jak to, jak tylko będziemy mieć ten, myślę, że na wiosnę te garaże dostaną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze wolny wniosek ma jakiś teraz? Ja może jeszcze dopowiem, że w czwartek przed komisją będzie również spotkanie komisji, która będzie wybierać laureata Srebrnej Róży i ten projekt będzie uzupełniony dla czwartkowej komisji o konkretną czy osobę, czy zespół. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, to proszę Państwa, dziękuję za przybycie i zapraszam na czwartkowe.